Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Zasady sporządzania jadłospisów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Składniki odżywcze to związki występujące w produktach spożywczych, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, które po spożyciu ulegają strawieniu i przyswojeniu. Wyjątek stanowi błonnik, który jest nieprzyswajalny przez organizm człowieka. Organizm człowieka zawiera około 20% białka, 10-15% tłuszczu, 4-5% składników mineralnych, 1% węglowodanów. Największy odsetek stanowi woda około 65%. Białko używane jest do budowy organizmu ludzkiego, nie może być zastąpione przez inny składnik pożywienia ani wyprodukowane przez organizm ludzki. Białka spożyte podczas procesu trawienia zostają rozłożone w jelitach na części składowe aminokwasy. Tkanka tłuszczowa chroni przed utratą ciepła, umożliwia utrzymanie narządów w prawidłowym położeniu, chroni je przed urazami mechanicznymi. Tłuszcze są źródłem witamin A, D, E, K, dostarczają niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, decydują o sprawności układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania ustroju potrzeba minimum 14 składników mineralnych. Pełnią one różnorodne funkcje, ale nie dostarczają energii. Są materiałem budulcowym. Wchodzą w skład komórek, płynów ustrojowych, enzymów, hormonów, biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej. Węglowodany dostarczają w pożywieniu około 50 do 60% energii dla organizmu ludzkiego. Są konieczne do utleniania kwasów tłuszczowych. W organizmie człowieka są magazynowane w niewielkich ilościach. Występują głównie w postaci glikogenu w mięśniach i nerkach oraz w postaci glukozy w surowicy krwi. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.